Proszę u nas na podwórku, tam gdzie zawsze obierki z grzybów wywalam, pojawiły się maślaki. Jeden, drugi, ten już taki podrośnięty, trzeci. Wybieram się zatem do lasu, ponieważ to, co zobaczyłem pod Brzuską, rozochociło mnie na tyle, żeby jechać na grzyby. Proszę bardzo. Kozaczek, jeden, drugi, tutaj trzeci, no w cieniu troszkę słabo widać, czwarty, piąty, szósty, czyli tak naprawdę to już mogę zacząć zbiory u siebie na podwórku. Jutro będę w lesie. Puma, ryś, ryś. Hej, hej wszystkim. Ja się właśnie zbieram do lasu na grzybki. A tu proszę, na moim demonie śmieszności wjechały naklejki od Flaminga. Pozdrawiam serdecznie, przyjacielu. Pozdrawiam wszystkich z Gór Świętokrzyskich. No to jestem na miejscu, ale trochę jestem zaszokowany, bo tutaj panie mi powiedziały, że tu występują wilki. Jedna taka starsza pani powiedziała, że widziała, nie dzisiaj, ale że się kręcą. A naprawdę daleko w las wjechałem. Ale kto nie ryzykuje, ten grzybów na Wigilię nie ma. Idziemy w las. O dziwo zdrowy. Zdrowy.
powolutku się gotuje. Zaraz będziemy pili kawę. Kawa gotowa. Korzystając z pięknych okoliczności przyrody, wytłumaczę, po co grzybiarzom czapki. Otóż po to, żeby zbierać więcej grzybów. A jak? A właśnie tak. Dzień dobry, królu grzybów. Jak dobrze, że cię widzę. Pójdziesz ze mną. Trzeba pierwszego napotkanego prawdziwka w lesie przywitać. Podejść, ukłonić się ładnie, uchylić kapelusza. Wtedy inne grzyby podchodzą z lasu, wychodzą, przyglądają się. Co to za kulturalny grzybiarz? Nie dość, że przed ich królem się kłania, to jeszcze jest cicho, zachowuje się ładnie w lesie, zbiera śmieci, to wszystkie inne grzyby są ciekawe. Chcą wyjść, przywitać się, zobaczyć, kto to taki, a my je wtedy do koszyka i wszyscy są zadowoleni. Jeżeli wydaje się wam, że to jest śmieszne, to trudno. Taki pomysł nie jest mój. Ten pomysł był mojego taty, który był zapalonym grzybiarzem, bardzo lubił zbierać grzyby i on mi sprzedał tą tajemnicę. Także przy kawie o grzybach. Zapraszam wszystkich do lasu. Grzybów jest sporo. Ja byłem około 1,5 godziny. Uzbierałem tyle, ile mi wystarczało pół koszyka. Pozdrawiam z Gór Świętokrzyskich, przepięknego lasu. Tam słychać dzięsioła. A wszędzie dookoła cisza i spokój. Tak można odpocząć.